2 sierpnia wspominamy świętego Piotra Fabera, prezbitera. Piotr Faber lub Favre urodził się w 1506 roku w pobliżu Saint-Jean-de-Sixt na terenie diecezji genewskiej. Był z pochodzenia Sabałtczykiem, wychowywał się w skromnej rodzinie wieśniaczej, ale od najwcześniejszych lat przejawiał chęć do nauki. W 1525 roku znalazł się w Paryżu, tam kontynuował studia. W kolegium świętej Barbary zetknął się z młodym szlachcicem z Nawarry, Franciszkiem Xawerem. Poszukując odpowiedzi na swe wątpliwości, spotkał potem także starszego o 15 lat, Ignacego z Loyoli. Udzielał mu korepetycji, a z czasem Piotr stał się jego duchowym synem. Z nim także potem zamieszkał, a w 1534 roku pod jego kierunkiem odprawiał rekolekcje. 15 sierpnia 1534 roku był już kapłanem i to on odprawił mszę świętą na Montmartre, podczas której Ignacy i jego towarzysze złożyli pierwsze śluby. W 3 lata później wszyscy już byli w Italii, gdzie przedstawili się papieżowi Pawłowi III. Odtąd Piotr stał się wędrowcem i nieustannym posłańcem w sprawach delikatnych i wymagających szczególnych umiejętności. Najpierw swe trudne misje spełniał w środkowej i północnej Italii, potem przebywał w Niemczech, zwłaszcza w Wormacji, Spirze i Ratyzbonie, wszędzie tam, gdzie protestanci atakowali wiarę katolicką. Z Niemiec przeniósł się do Hiszpanii, stamtąd powrócił do krajów niemieckich, Moguncji, Kolonii, a także do Lowanium. Z Nadrenu raz jeszcze wypadło mu wędrować do Hiszpanii. W 1544 roku przebywał także w Portugalii. Wszędzie zjednywał sobie przyjaciół, przemawiał, pertraktował, prowadził dyskusje. Przede wszystkim udzielał ćwiczeń duchowych, a wedle zgodnej opinii wielu czynił to po mistrzowsku. Wywarł w ten sposób wielki wpływ na duchownych, zakonników, dostojników kościelnych i świeckich. W 1546 roku Ignacy wezwał go do Rzymu, aby z Lainezem i Salmeronem mógł wziąć udział w obradach Soboru Trydenckiego. Mimo choroby z posłuszeństwa dotarł jeszcze do Wiecznego Miasta. Zmarł tam 1 sierpnia 1546 roku. Pozostawił po sobie wiele listów oraz osobiste zapiski zebrane w tzw. memoriale. Było to świadectwo jego głębokiego życia wewnętrznego, także bogactwo jego charyzmatów, m.in. nieustannego, poufałego obcowania z aniołami. Sabaudia w 1595 roku wystąpiła o jego beatyfikację. Kult zatwierdzono w 1872 roku. W grudniu 2013 na mocy kanonizacji równoważnej papież Franciszek ogłosił go świętym. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Piotra na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.